W ogrodzie biało, przyszła zima, ciężko cokolwiek zbierać i pokazywać nawet. Dlatego pomyślałem, że opowiem Wam dzisiaj o takiej bardzo rzadkiej i zapomnianej w Polsce przyprawie, jaką jest ta roślina. No, sekunda, żebyście spróbowali zgadnąć, co to jest. Pieprz Melegeuta albo Aframon madagaskarski. Po angielsku bardzo wiele nazw. Jedna z nich, taka najbardziej znana, Grains of Paradise. Ziarna rajskie. Na resztę wykładu schowam się w domu, żebym nie zamarzł tutaj, bo jest minus 4. A więc Aframomum melegeuta jest to roślina wieloletnia, rosnąca na wilgotnych miejscach w Afryce, głównie na wybrzeżu Afryki Zachodniej. Ma purpurowe kwiaty, potem które one rozwijają się w strąki o długości około 6 cm. I mają te strąki liczne, takie niewielkie właśnie jak pieprz, czarno-brązowe nasiona. Ta przyprawa ma smak ostry, trudno to opisać. Na myśl przychodzi mi tak, ziele angielskie, pieprz, kolendra, suszony imbir. Taki właśnie wielostronny to smak, trochę jak ziele angielskie. Głównym składnikiem nadającym tej roślinie, tej przyprawie smak są aromatyczne ketony. Jest to przyprawa powszechnie używana w kuchni Afryki Zachodniej i stąd też była łatwo dostępna, czy była dostępna dla karawan jadących przez pustynię, a więc karawany przenosiły tą przyprawę z Afryki Zachodniej, potem na północ, na wybrzeże Afryki i dalej była rozprowadzana przez Sycylię do Włoch. Wspomina o niej już Pliniusz, mówi o niej jako pieprzu afrykańskim. Później została zapomniana, a potem znowu odkryto ją i nazwano ją ziarnem rajskim. I stała się popularnym substytutem pieprzu czarnego w XIV i XV wieku. Jak cenna to była przyprawa, świadczy to, że w roku 1469 król Portugalii Afonso V przyznał monopol na handel w Zatoce Gwinejskiej, właśnie w zachodniej Afryce, kupcowi z Lizbony, Fernão Gomesowi. I to także właśnie obejmowało wyłączność na handel tym pieprzem. Ten przywilej był niezwykle drogi, także przyprawa też była niezwykle droga. Tutaj po polsku mówimy melegeuta, ale w niektórych językach jest malageuta, czyli pamiętajmy o tym. Poza tym, po odkryciu Ameryki, jedną z odmian papryczki chili, czy na początku w ogóle papryczkę chili, właśnie nazywano malageuta, bo skojarzono smak tej nowej przyprawy, czyli chili właśnie z tym pieprzem afrykańskim. Stąd do tej pory mamy właśnie taką bardzo starą odmianę chili, która się tak nazywa. Obecnie trochę zapomnianą. I teraz ta malageuta jest użytkowana szczególnie w Brazylii, na Karaibach, w Portugalii i w Mozambiku, a w innych krajach zupełnie nieznana. Świadectwem znaczenia tej przyprawy jest także to, że pewien obszar wybrzeża w Liberii, w Afryce Zachodniej, nazwano właśnie wybrzeżem pieprzowym. Potem znaczenie tej przyprawy zupełnie osłabło. W XVIII wieku w Wielkiej Brytanii import tej przyprawy załamał się po tym, jak Jerzy III zakazał użytkowania napojów alkoholowych w tym czasie, ale na przykład w XIX wieku wciąż Anglia importowała kilka ton tego pieprzu melegeuta rocznie. Ciekawe jest to, że jest to roślina, którą użytkują także goryle. Goryle zjadają zarówno liście, jak i nasiona tej rośliny, a także robią sobie z niej legowiska i podobno właśnie przyprawa ta świetnie wpływa na ich układ
krążenia. To bardzo ciekawe, że uczymy się czegoś od małp. Przyprawa ta jest także używana w obrzędowości. Na przykład u ludu Efik w Nigerii używa się jej do robienia wróżb, a nawet do takiego no, określania rytualnego winowajcy, którego trzeba ukarać. Także na Karaibach jest używana w niektórych obrzędach takich właśnie typu wudu. Warto zaznaczyć, że mamy pokrewny jeszcze gatunek Aframomum kororima. Jest to przyprawa kororima, nazywana także kardamonem etiopskim, fałszywym kardamonem. I ta kororima, czy korarima, no jest oczywiście używana na terenie Afryki Wschodniej, w kuchni Etiopii i Erytrei. Ale występuje także w innych krajach, na przykład w Tanzanii, w Sudanie, Ugandzie. Mamy jeszcze trzeci gatunek z rodzaju Aframomum. Jest to Aframomum angustifolium, nazywany po angielsku dzikim kardamonem, wild cardamom, który ma szerokie rozprzestrzenienie od zachodniej Afryki aż po Madagaskar. I na Madagaskarze nazywany jest longoza. To lona znaczy długie godziny, a hoza trudności. Chodzi o to, że pozwalał znieść wysiłek wielogodzinny i dlatego właśnie jadano tą przyprawę. Także ten trzeci gatunek. No może być tak, że są nawet mylone, może gdzieś w handlu nie jest to chyba sprawa aż tak do końca rozpoznana. W ogóle jest to jedna z ostatnich przypraw, których nie próbowałem, dlatego że większość jednak przypraw znam i się nimi interesuję, więc w różnych krajach mam okazję ich próbować. Natomiast właśnie tego pieprzu nie mogłem zdobyć. Dopiero ostatnio pojawił się w handlu w Polsce. Znalazłem go w sieci. Oczywiście nie mam porównania, bo gdybym próbował z kilku źródeł, to wtedy miałbym większe rozeznanie co do wartości akurat tego, który nabyłem. Dlatego, że czasem w handlu mamy też niskiej jakości przyprawy. Tak jest na przykład z pieprzem syczuańskim. Czasem spotykam opakowania, które zupełnie są pozbawione smaku, aromatu, a prawdziwy, świeży pieprz syczuański jest tak mocny, że wystarczy 2-3 ziarenka i można po prostu... No, przerażające to jest, jak silnie działa. Natomiast są takie zupełnie pozbawione smaku. Cieszę się, że tych przypraw jest coraz więcej. Jeśli tylko znamy ich nazwy, wiemy czego szukać, to pewnie znajdziemy. Jak nie w Polsce, to może w innych krajach Unii, bo w Unii jednak wewnątrz Unii łatwiej importować te przyprawy. Także życzę Wam polowania na przyprawy. A może w czasie świątecznej nudy, zamiast grać w Scrabble albo w jakieś inne gry, może zróbmy grę, kto ile przypraw zna. I zróbcie listę i porównajcie, i ten, kto ma najdłuższą listę, to wygra. Na pewno jest to też bardzo ciekawy prezent i w tym okresie może to być po prostu świetny pomysł na obdarowanie kogoś. I jeszcze jedno, ten pieprz melegeuta ma taki posmak piekący, ale to nie jest nieprzyjemne, to jest takie paraliżujące usta, trochę jak pieprz syczuański. I to jest taki smak, który się wyróżnia w Chinach, nazywa się to ma, nie wiem jaki ton, ale no ma po prostu. I tak jak mamy smak umami, natomiast ma to jest smak paraliżujący. I po prostu z przypraw właściwie no, ma go jedynie pieprz syczuański i pokrewne pieprze. No i właśnie ten aframon też ma taki właśnie smak ma.